Guten Morgen, good morning, Zdravstvujte, dzień dobry, dobry wieczór, wiemy, że czas jest relatywny, tutaj profesor gastronomii Janusz, zrobimy devolaja ze zgniłego jaja. Nie, coś tu nie gra, coś tu jest nie halo, przecież jako profesorowie gastropatologii powinniśmy mierzyć poziom absurdu mózgogłowia. Może tak, to nie ten period, to nie ten czas. Czuję confusion. A może tak, coś już chyba bardziej znajomo. Coś już jest na rzeczy, ale jeszcze. Nowy człowiek, 4K, nowy świat. Nowy człowiek, 4K, nowy świat. Nowy człowiek. Owoc Poznania, moi drodzy, to zrobimy. Witam serdecznie, tutaj Wege Kuchnia. Poruszamy się po oceanie absurdu i przyglądamy się temu, co tam jest. Witam, moi drodzy, galaktycznych podróżników i dzisiaj zrobimy owoc Poznania. Nie z Poznania, tylko Poznania. Będzie na grubo, moi drodzy, ale najpierw, jak to klasycznie, odpalimy kadzidełko, tym razem dla wszystkich, którzy ulegli zgubnym wierzeniom, wierzeniom, które przyniosły tylko szkodę. Zapalmy to kadzidełko dla wszystkich ofiar wszelakich fanatyzmu. To nie jest najlepsza droga, a świeczkę zapalmy ofiarą ludzkich wierzeń po prostu w abstrakcję. Zatem mamy co trzeba, temperatura zmierzona, zaprezentuję, z czym będziemy dzisiaj pracować i co będziemy robić. Zatem, moi mili, tutaj mamy zestaw operacyjny dzisiejszego dania, którym będzie po prostu jabłuszko. Jabłuszko pieczone z ryżyną jaśminową w sosiku, na mleku kokosowym, na żurawince, pyk, orzeszek będzie włoski mielony, bananik, syrop z agawy, cynamon i ewentualnie do zagęszczenia użyjemy owsianej mąki podprażonej. Tak to wygląda mniej więcej, moi drodzy, ale cóż, nie byłaby to Wege Kuchnia, czas na troszkę literatury, czas na słowo, ponieważ słowo, jak wiemy, było na początku i będzie na końcu. Na końcu będzie to po prostu liczba, może 17. Moi drodzy, jabłko do jabłka i zaczyna się gadka, tak? No swoją drogą jest to dość absurdalne, że na tym urządzeniu z takim logotypem przeczytamy cytat z Biblii po prostu, który nam tu będzie świetnie pasował. A propos naszego owocu Poznania, wybrałem z Księgi Rodzaju, jakby inaczej, tak? Tak więc umieścił Jahwe człowieka w ogrodzie Eden, żeby go uprawiał i strzegł. Wówczas też Jahwe tak nakazał człowiekowi. Możesz spożywać owoce według swojego upodobania ze wszystkich drzew tego ogrodu. Nie wolno ci jeść jedynie z drzewa poznania dobra i zła. Jeśli bowiem zjesz owoc z tego drzewa, nieuchronnie umrzesz. I co się stało? Czy aby nie spełniła się ta zapowiedź przepowiednia, ten trailer? No spełnił się po prostu. Jak świat długi i szeroki, umieramy, tak? Umieramy. Więc dupy nie urywa, no, swoją drogą. Pójdźmy dalej tym tropem. Przeczytajmy coś jeszcze, ponieważ jest to lektura, jak wiemy, bardzo, bardzo popularna. Chyba największy bestseller wszechczasów. I mamy tutaj kolejny akapit Księgi Rodzaju. Do mężczyzny zaś Bóg powiedział: tak więc usłuchałeś twojej żony i zjadłeś owoc z drzewa, o którym powiedziałem, że nie wolno ci z niego spożywać. Zrobiłeś to. Dlatego też z twojego powodu niech będzie przeklęta ziemia. Przez wszystkie dni twojego życia będziesz się trudził, by dała ci pożywienie. Ona zaś będzie ci rodzić ciernie i osty. A ty przecież masz się żywić tym, co z niej wyrośnie. W pocie czoła będziesz się mozolił, aby zdobyć pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Z prochu bowiem jesteś i w proch się obrócisz. No, a propos prochu, moi drodzy, to czas rozpalić i trochę ostudzić atmosferę, oczyścić atmosferę i przekierować nasze myślenie na troszeczkę inną perspektywę. Ja rozumiem, że ludzie po prostu potrzebują tego punktu odniesienia w tym chaosie po prostu, tak? Problem się zaczyna wtedy, kiedy za bardzo zaczynamy wierzyć w jakąś nieomylność, dogmatycznie postrzegać po prostu nasze wierzenie i zaczynamy oceniać innych w kontekście tego, w co wierzymy. Jest to bardzo niebezpieczna droga, jak wiemy, dlatego oczyśćmy to. To niebezpieczne, bardzo niebezpieczne. No ale wróćmy do naszego dania, tak? Ponieważ jest ono bardzo tutaj istotne. Najpierw przygotujemy jabłuszko. To jabłuszko. No, nie z tego drzewa. Przekrójmy na pół. O, swoją drogą tutaj będzie taki wrzut, który jest powiązany z tą oto koszulką. Tu mamy taką maszynę, drążownicę. Wypestkujemy temat. To jest niesamowite, że z takiego ziarna
wyrasta taki owoc. Moi drodzy, zatem będziemy operować głównie w przemianie ziemi, a jak wiemy i rozumiemy wszyscy już chyba, to jest najważniejsza przemiana naszego życia, tak? Przemiana ziemi. Jest to centrum, najbardziej zrównoważony aspekt w tak zwanej tradycyjnej medycynie chińskiej i jej dietetyce. Dlatego smak słodki jest tak ważny, nie ma sensu go demonizować zbytnio, ponieważ ma on bardzo ważną rolę do odegrania. Wpływa na śledziony i żołądek, który w warstwie emocjonalnej odzwierciedla nasz zdrowy rozsądek, moi drodzy, i intelekt. To, że rozumiemy, gdzie jesteśmy, że jesteśmy tutaj i teraz, w tym czasie, w tym miejscu, a w tym czasie i w tym miejscu dobrze pomóc troszeczkę tej naszej biednej mamusi ziemi. Tym się zajmujemy tutaj i polecamy każdemu, by trochę więcej przyłożył swojej własnej uwagi i energii w tym przecież wspólnym celu. Zatem jabłuszko, moi drodzy, będziemy piec, zapiekać w piekarniku w temperaturze 160 stopni. Użyjemy do tego celu blaszki. Zatem jabłuszka hyc do pieca wstawimy teraz, jak to mówił Yoda z Gwiezdnych Wojen. Moim zdaniem dość prawdopodobny scenariusz, jeżeli nie ogarniemy siebie, nie pomożemy sobie wzajemnie na zasadzie po prostu współpracy. Wówczas bardzo prawdopodobne, że nasz świat będzie wyglądał jak w filmie Elysium od tego gościa, który zrobił District 9. Jest to bardzo dobry film, polecam go zobaczyć, nie ze względu na fabułę, a ze względu na wizję, która w tym filmie jest, tak? Jest ona bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. Jabłuszka już chodzą w piekarniku, pracują. My ustawimy sobie tutaj timing, tak? Po prostu. O! Zegar tyka, moi drodzy, jak w klipie Uncle. Polecam. Te jabłka, moi drodzy, wrzućmy na 20 minut. Albo na 25, ponieważ są duże, tak? Przenieśmy się teraz do Ameryki i to było już jakiś czas temu i był tam taki człowiek, który nazywał się Mark Twain. Tak naprawdę miał nazwisko Clemens, no ale my znamy go jako Marka Twaina. Przygody Toma Sawiera. Był to świetny pisarz, pełen poczucia humoru. Jak dla mnie rewelacja, po prostu jeden z moich ulubionych. Zaczytywałem się jego książkami. I on napisał taką tragikomedię, która się nazywa Pamiętniki Adama i Ewy. I przytoczę tutaj wam drobny fragment, drobną próbkę tegoż, co on napisał. Twierdzi, że wąż radzi jej, by skosztowała owoców z tego drzewa i mówi, że daje jej to ważką, wspaniałą i szlachetną wiedzę. Chyba Steve Jobs coś kombinował z tym, nie? Z tym, ta wiedza, nie? Powiedziałem jej, że będzie jeszcze jeden efekt. Sprowadzi to na świat... Śmierć! To był błąd. Lepiej było zachować tę uwagę dla siebie, gdyż tylko poddała jej pewien pomysł. Otóż mogłaby ocalić chorego myszołowa i dostarczyć świeżego mięsa osowiałym lwom i tygrysom. Radziłem jej, żeby trzymała się z daleka od tego drzewa. Powiedziała, że wcale nie ma zamiaru. Przewiduje kłopoty. Chce się stąd wynieść. Ale moi drodzy, czy uda się nam stąd wynieść? Możemy fantazjować, jak to pisze Hariri w swoich książkach, wierzyć w swoje abstrakcje, tak, które stworzyliśmy, uprawomocniły po prostu nasze wyobrażenie o tym, jak to jesteśmy świetni, super i w ogóle. Tak? W głowie nam jest eksploracja po prostu kosmosu. Chcemy iść dalej, wyżej, mocniej. Jednak my tutaj w Wege Kuchni radzimy wrócić do tego, gdzie jesteśmy teraz, do naszego własnego wymiaru, którym możemy zrobić tak naprawdę bardzo dużo. Bo jak to mówił Ernest Hemingway, należy dobrze walczyć nawet, moi drodzy, w przegranej sprawie. To motto świeca. A propos, moi drodzy, filmu. Jest taki film, który się odnosi bezpośrednio właśnie do Biblii. Nazywa się The Book of Eli po angielsku, a chyba jest przetłumaczony jako Księga Ocalenia. Jest to post-apo, tak zwane post-apokaliptyczne kino. Moim zdaniem ze świetnym klimatem, ze świetną rolą Denzela Washingtona, którego uwielbiam po prostu, jeżeli chodzi o czarnoskórych aktorów. Podobnie jak Forresta Whitakera. W filmie na przykład Jarmusza Ghost Dog, który jest po prostu arcydziełem. Również polecam ten film. I co jest ciekawe, ten film zrobiło dwóch braci, zdaje się, dwóch gości, którzy się urodzili w Detroit, w stanie Michigan. W United States of America. I chciałbym tutaj nawiązać do innej książki i właśnie do wspomnianego Detroit, ponieważ mam wrażenie, że to miasto jest świetną alegorią po prostu momentu, w którym jesteśmy, tak? Jakby to, co się przydarzyło Detroit, jest zakończeniem epoki po prostu ciężkiego industrialu, ciężkiego przemysłu, który charakteryzował ten świat
po prostu od momentu wydobycia ropy naftowej do po prostu początków tej współczesnej technologii high-tech, do początków internetu, do początków przepływu informacji, które moim zdaniem to jest taka przemiana po prostu wody, taka płynna rzeczywistość. Nagle jesteśmy w takim wirze informacyjnym, po prostu pływamy i to właśnie nazywam oceanem absurdu. Dlatego używamy tych mediów po prostu, dlaczego nie, tak? Nie traktujmy tego wszystkiego zbyt poważnie, ale bądźmy też również odpowiedzialni za tą własną zabawę, tak? W Wajcingu jest takie ciekawe sformułowanie, które bardzo, bardzo moim zdaniem jest cenne. Nie jest oceniające, to nie jest taki srogi Bóg Jehowa, który po prostu kilim generalnie, ze Starego Testamentu szczególnie. To sformułowanie brzmi, że nadużywamy wolności i mamy tego skutki, tak? Się mówi o planecie Saturn na przykład jako ograniczeniu, tak? W astrologii. To jest bardzo ciekawa planeta, tak? Bo z jednej strony po prostu nie lubimy ograniczeń, ograniczenia są negatywne, tak? Jeżeli nie potrafimy korzystać z własnej wolności, wówczas te ograniczenia są niezbędne po prostu, tak? Ponieważ robimy Symphony of Destruction i tym właśnie się zajmujemy przez ostatnie 100 lat, 150 lat. Jak przyjrzymy się historii ludzi. Ręce, moi drodzy, opadają. Cóż, moi drodzy, przygotujemy ryżynę jaśminową, biały ryż. Pełnoziarnisty ryż jest lepszy, ale ja też lubię biały i biały jest spoko, ponieważ ryż, moi drodzy, jest właśnie w przemianie ziemi. Jest bardzo zharmonizowanym pokarmem, powiedzmy życiodajnym. Jeden z głównych pokarmów świata. Dlatego na przykład też absurdalne jest to po prostu, w jaki sposób my żyjemy. Tak naprawdę. Korzystając z tego wszystkiego, po prostu co trzeba tu przywieźć na statkach, w tych kontenerach. Wiecie, że jednym z głównych trucicieli tak naprawdę to są właśnie kontenerowce. Ciężka żegluga po prostu industrialna, przemysłowa. To jest jeden z większych trucicieli w ogóle, tak? Największe zużycie paliw, jak ropa. To, że my sobie robimy po prostu orientalne potrawy, chodzimy do fancy restauracji, po prostu to wszystko ma swoją cenę. My zapominamy o kosztach, to jest nasz problem, tak? Żyjemy na tak zwany kredyt, inwestując po prostu w abstrakcję, moi drodzy, w abstrakcję, w totalną umowność. To jest tak 275 ml mniej więcej. Musimy to ubyć. Temat, moi drodzy, jest już umyty, tak? Proszę bardzo, ryżyna jest. I do gotowania ryżu, moi drodzy, użyjemy takiej oto maszyny, która jest po prostu przeznaczona do gotowania ryżu na sushi. Ale ja używam tego do wielu innych rzeczy, do gotowania kaszy jaglanej, do gotowania wszelkich kasz, do robienia owsianki rano. Po prostu to jest na tyle wygodne, że jak nam się spieszy, a przeważnie nam się spieszy, wówczas po prostu wrzucamy sobie te składniki, jakie potrzebujemy, zalewamy wodą i zapominamy o tym. I to po prostu ma też termostat, tak? Czyli w momencie, kiedy już skończy robotę, ugotuje się, wyłącza się i jest podgrzane. Co jest rewelacyjnym rozwiązaniem, tak? W tych czasach po prostu Kali-Yugi. Otwieramy sezam, tak? Tu mam troszeczkę ryżyny już. I teraz tak, ja zaleję podwójną miarką wody. Dwa, o. I teraz damy soli himalajskiej. Solidną szczyptę. Taką łopatką, która tutaj jest w zestawie, która jest bardzo wygodna do nabierania ryżu. Po prostu możemy wymieszać to z tą solą. Sól jest związana z wodą. Ale ryż jest w przemianie ziemi. To podłączamy pod tak zwany prąd. Jest taka książka Blackout. Polecam. A my wracamy do Detroit i ta książka, moi drodzy, takiego dziennikarza, który jest w sumie bardzo fajny, bardzo klimatyczny, polecam obserwować go, nazywa Charlie LaDuff. A tytuł tej książki jest Detroit, sekcja zwłok Ameryki. A propos znoju, trudu, a propos śmierci z tej biblijnej przypowiastki, przeczytajmy sobie ten oto fragment. Detroit stało się epickie, historyczne, hipsterskie, a nawet symboliczne. To lubię. Lubię alegorie, lubię symbole. Bardzo mi się podoba ten fragment. Zacząłem odbierać telefony od reporterów z całego świata, którzy wypytywali mnie o miasto, jakie jest i co się z nim dzieje. Zastanawiali się, czy rak toczący pas rdzy wytworzy przerzuty i zaatakuje także Los Angeles, Londyn i Barcelonę. Czy Detroit stanowiło kontur zewnętrzny, czy samo epicentrum? Czy było symbolem większego rozpadu? Czy los miasta silników obrazował przyszłość całej Ameryki? Czy żyjemy w zamkniętym cyklu, czy też w odrębnej epoce? Nagle tam, za miastem, wszyscy przestali się już śmiać. Otóż to, moi drodzy, po prostu. Bo jest niby śmiesznie, ale nie jest śmiesznie. Momentami jest dramatycznie. Dramatycznie. W związku z tym po prostu żyjemy, gdzie żyjemy. Stosunkowo mamy dobrze, moi drodzy, dobrze. Ponieważ jak jeździmy po świecie, a wielu z was pewnie jeździ, to można zobaczyć, że wcale nie jest tak kolorowo. I wielu już przestaje się śmiać. I znalazłem jeszcze jeden fragment, który odnosi się troszeczkę do tego, o czym mówię, tak? Do tej tak zwanej epoki informacji, tak? Płynnej rzeczywistości, w której żyjemy. Do tego cyber, po prostu imperializmu, którego władania się dostali bezrefleksyjnie zupełnie. W końcu zająłem się pracą najbardziej naturalną dla kogoś, kto pozbawiony jest jakichkolwiek prawdziwych talentów.
dziennikarstwa. Panowie dziennikarze, czyż to nie jest piękny cytat? To zajęcie nie wymagało żadnych kompetencji, żadnych koligacji, rodzinnych, ani układów towarzyskich. Co więcej, jawiło mi się jako jedyna poza domokrążnym sprzedawaniem Biblii. Praca, w której płacą ci za to, żebyś podróżował. Miałem prawie 30 lat i znów znalazłem się w szkole, by studiować dziennikarską zasadę odwróconej piramidy. Odwróceni iluminaci. Dobre, dobre. Pierwszą posadę w nowym fachu złapałem w codziennej gazecie rybackiej Alaska Fisherman's Journal, dla której artykuły pisałem odręcznie w notatniku. W takiej postaci wysłałem jej do głównej siedziby gazety w Seattle. Czyli to były jeszcze po prostu czasy, kiedy nie było IBM. A propos dziennikarstwa i ryb i tych spraw, to polecam taki film Kroniki Portowe z niesławnym już aktorem Kevinem Spacey. Tak? To trochę podobnie jak Mark Twain, który też był takim troszeczkę samoukiem, tak? Który zrobił nawet, moi drodzy, licencję na bycie pilotem na parostatkach pływających po rzece Mississippi, a wszystkie te perypetie opisał w świetnej autobiograficznej książce Życie nad Mississippi. Podobno właśnie z tego okresu, moi drodzy, w tym okresie powstał jego pseudonim Mark Twain, który jakby w takiej, powiedzmy, w takim slangu ludzi z Mississippi oznacza dwa sążnie głębokości, tak? Tak piszą w sławionej Wikipedii. Nie wiem, na ile to jest prawda, ponieważ mało co możemy wiedzieć tak naprawdę, oprócz tego, co się odnosi bezpośrednio do naszego doświadczenia. Taka jest prawda. I fajnie by było, jakby dziennikarstwo w dużej mierze właśnie opierało się na czymś takim, a nie na po prostu laniu tak zwanej wody, która, jak wiemy, jest związana z nerkami. List z ziemi. Dokąd one poszły, o boski? Na ziemię, ludzie i towarzyszące im zwierzęta. Co to jest ziemia? Mały glob, który stworzyłem przed wiekiem. Nie, 2,5 wieku temu. Widzieliście go, lecz nie zwróciliście uwagi pośród tej eksplozji światów i słońc, która trysnęła z mojej dłoni. Człowiek jest eksperymentem. Inne zwierzęta są również eksperymentem. Czas pokaże, czy były one warte trudu. Pokaz skończony. Możecie odejść, moi panowie. A propos kosmosu i alternatywnego rozumienia ludzkich początków, po prostu polecam taki film jak Wojna o Ziemię. To jest dość stary film. Jest tam bardzo ciekawa koncepcja. Drugim filmem, który też polecam a propos jednej z możliwości, kim jesteśmy albo czym jesteśmy, jest film Moon. Moim zdaniem rewelacyjny. Polecam go również. Oczywiście, a propos tego, że być może to wszystko jest po prostu zwykłą symulacją komputerową, to oczywiście trylogia Matrix i wrzucę Wam taki link dla gościa, który tłumaczy sens alegorii ukrytych w tym filmie. Po prostu nazywa się Mark Pascio, bardzo fajny gość. Zatem, moi drodzy, ryżyna już jest gotowa, tak? Paruje elegancko. Zrobimy sobie bananika, swoją drogą polecam swój tekst. O bananach mają całkiem niezłą historię do opowiedzenia, tak? Link znajdziecie też pod filmem. I co, skrojmy to. I co, odpalamy maszynę. Nie będziemy używać żadnego oleju. Zrobimy po prostu, zaczniemy od mleka kokosowego, tak? Niech się troszeczkę podgotuje, tak? Weźmiemy jakąś łyżeczkę. I co, rzucimy żurawinę. Żeby troszeczkę się podgotowała. Możemy ją namoczyć, jak chcemy, żeby była miękka. W zasadzie to mleko samo w sobie jest słodkie, jak nie lubimy. Nie musimy dawać żadnego słodziwa do tego, tak? To już ma w sobie cukier. Damy ryżynę. O. Damy banany. O, cynamon. I kwestia jest taka, że możemy to zagęszczać po prostu prażoną mąką owsianą, ale jak to zredukujemy po prostu, banany też już robią robotę. Niech to pochodzi troszeczkę, tak? Zbliżamy się do tak zwanego po prostu finału finałów. Najważniejszego finału. Jabłuszko już mamy zrobione, tak? Jest jeszcze gorące z pieca. Pozostaje nam tylko zrobić tak zwane wykończenie, tak? Wykończyć to. Pozostaje nam tylko to wykończyć. Więc cóż. Na jabłuszko dajemy ryżynkę. Tak. O. Tak na bogato, tak? Dajemy syropik. Możemy zrobić też takie tak zwane mazy z mazy w stylu po prostu Michelin.
I żeby wzmocnić serce, które jest przed przemianą ziemi, damy na koniec mielony orzeszek.